nazywam się Basia Rosłaniec i rozmawiam dzisiaj z Kasią Kucharską. Katarzyna Kucharska będzie nam dzisiaj opowiadać troszeczkę na temat warowni maryjnej, z której wyszła. Bardzo ciekawy przypadek, ale chyba taki powszedni przypadek w Polsce. Dlatego uważam, że jest to bardzo ważne świadectwo, dlatego że Kasia opowiadała mi, że właśnie doświadczyła takiego związania tym kultem maryjnym, że nawet po nowonarodzeniu przez długi okres czasu czuła się związana i czuła się jakby zdradzała Maryję. Tak, prawda? Tak, takie miałam uczucie. Kasieńko, tylko zaczniemy teraz od tego momentu. Jak ty się narodziłaś na nowo? Narodziłam się dzięki byłemu mężowi. Tak? Raczej wtedy jeszcze byłam mężatką, bo nie układało się dobrze w małżeństwie. Małżeństwo po prostu to było jakąś fikcją małżeńską i doprowadziło mnie to do depresji. I chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam wyskoczyć z okna któregoś dnia, upiłam się dość mocno i usłyszałam głos: nikt cię nie kocha, nie masz tutaj dla kogo żyć, twój mąż cię nawet ignoruje i skacz, nie? I chciałam to zrobić już i otwieram drzwi balkonu i słyszę następny głos: nie rób tego, bo jak skoczysz i przeżyjesz, to będziesz kaleką. I te słowo mnie sparaliżowało, bo nie chciałabym kaleką, z tego względu, bo już się napatrzyłam na śmierć mojej mamy. Przed śmiercią ona tak bardzo cierpiała, leżała w łóżku i nie chciałam tego dla siebie. Więc to mnie powstrzymało, zaczęłam ryczeć na środku pokoju i krzyczeć do Boga: Boże, zabierz mnie z tego świata, bo nie mogę patrzeć na to bezprawie. Nie mogę patrzeć na to, co się tu dzieje. I od tego momentu wyryczałam się, poszłam spać. Za dwa dni dostałam takie myśli, że mam papiery jakieś znaleźć u brata w mieszkaniu, w którym kiedyś mieszkałam. I znalazłam Nowy Testament, otworzyłam tą Biblię i zaczęłam ją czytać. I ona mnie tak wchłaniała. I dostawałam takie ukojenie w sercu. I później jeszcze w pracy Bóg mi postawił człowieka, który mi ewangelizował, mówił o miłości Jezusie. Ja z tym szłam. Ten kolega miał Franciszkanina, kolegę. I ten Franciszkanin z Konina przyjechał aż do Żarnowa. Ja czułam, że ja mam się z nim spotkać. Nie wiem, nie wiedziałam dlaczego, po co, ale że mam z nim zmienić parę słów. No i jak się z nim spotkałam, na osobności, sam w kuchni, akurat udostępnili nam kuchnię, bo byliśmy w jakimś mieszkaniu u kogoś. Zaczęłam mówić i zaczęłam ryczeć. Po prostu wszystko za mnie spłynęło. On do mnie jeszcze tak samo, że byłaś u wróżki, wróżyłaś sobie. No ja miałam takie problemy jak okultystyczne właśnie, typu wróżenie, bo sama sobie wróżyłam i ktoś mi jeszcze wróżył z kart. Też często nagminnie chodziłam. Tak. Wróżenie, takie chodzenie do wróżki i to jest takie szukanie jakiejś odpowiedzi na rzeczy też, prawda? Tak. To jest taka, to się często wiąże z taką życiową niepewnością. Czy mnie kocha, czy wróci, czy się coś uda, czy się coś nie uda. To przeważnie właśnie na temat związków, tak? Się patrzy, czy ta dana osoba jest dla mnie, czy nie dla mnie, to właśnie po to się też chodzi, nie? I ty miałaś wtedy jakieś problemy ze swoim małżeństwem? To chodziłaś, szukałaś odpowiedzi na to, tak? No i to jest ciekawe, bo to jest takie sidło też diabelskie, że wchodzi się w okultyzm. Ja miałam takie myśli, że jeśli ludzie wróżą sobie z kart i w ogóle, to ja myślałam sobie, że to jest od Boga, nie? Że to Bóg wymyślił coś takiego, żebym przyszło się sobie poszukać, a raczej uświadomić, tak? Tak. Wow. I ten Frankensteinin poprowadził cię w modlitwie, tak? Poprowadził mnie w modlitwie. Widział, że ja byłam wróżki i kazał z tego pokutować, tak?
Okej. Ja wtedy pokutowałam z tego i przepraszałam Boga. I on się o mnie modlił, znak krzyża mi robił na plecach, na całym ciele i poczułam lekkość. W ogóle cały ciężar i grzech jakby za mnie zszedł. To czułam. Taką wolność i czułam się kochana wtedy. Fala miłości mnie oblała. Czy myślisz, że to był ten moment Twojego nowonarodzenia? Myślę, że tak. Bo od tego momentu jakby Twoja cała perspektywa i... Jeszcze bym powiedział, że teraz będziesz lepsza. Okej. Znaczy wiesz, możliwe, że on był również nośnikiem Ducha Świętego, nawet nie wiedząc tego, tak? Nawet będąc w tym takim zamieszaniu katolickim. Tak, tylko że też on miał takie zmieszanie, tak? Jak większość ludzi z kościoła. Tak. Że podaję ci jeszcze książkę Faustyny, żebym przeczytała. No i właśnie zaczęło też czytanie z książki Faustyny. Znaczy w Biblii to jeszcze książka Faustyny. I też mi trochę nie dawało to spokoju i te rzeczy, które były tam opisane. Ja jakoś tak nie przyjmowałam jako całkowitą prawdę. Okej. Czyli znalazłaś tę Biblię u swojego brata w mieszkaniu i dostałaś od tego franciszkanina, dostałaś książeczkę Faustyny, tak? I co cię bardziej ciągnęło? Biblia. Biblia, bo tam znajdowałam odpowiedzi. Jak pytałam się Boga, chociaż właśnie wtedy znajdowałam jakieś takie odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego, że jesteśmy grzesznikami, każdemu brak chwały Bożej i potrzebujemy nowonarodzenia, właśnie tam te odpowiedzi były, nie? Okej. Okay. To piękne. I później co się stało? Twój brat powiedział ci, zadał ci pytanie, tak? Było tak, że mój brat też się nawrócił wcześniej, rok wcześniej. Trafił do ośrodka Nowy Początek i z bratem, brat Arek, a z bratem Grześkiem pojechaliśmy go do tego ośrodka odwiedzić. I ja już byłam na takim etapie właśnie, jeszcze nie wyszłam z tego całkowicie kościoła katolickiego, a czytałam tą Biblię. I on mówi, znajdź mi jeden fragment w Słowie Bożym, żeby się modlić do Maryi. Bo ja miałam tą warownię taką, żeby się... Czułam, że zdradzam tą Maryję jakoś. Że i też miałam takie mieszane uczucia, do kogo się modlić. Czy do Maryi, czy do Jezusa. Takie zamieszanie, takie tak? Zamieszanie miałam. Takie czułam jakby potępienie, nie wiem, jak to można określić. Kiedy nie modliłaś się do Maryi, czułaś potępienie? Tak. Okej. Okay. I tak, takie uczucie, że zdradzasz Maryję, tak? Tak. Wow. I to było silne? Silne. Okay. No jeszcze chodziłam z medalikiem właśnie, który też dostałam od kolegi Maryjnym. No i była taka sytuacja, że ten franciszkanin mówi, żeby się całować ten medalik wiara, miłość, nadzieja. I mnie to odrzucało już wtedy. Już mi to odrzucało, już nie mogłam tego zrobić. I co się stało, że co było takim punktem zmiany, że poczułaś taką wolność od tej warowni maryjnej? Że jak trafiłam do kościoła zielonoświątkowego, to tam był człowiek, który przynosił mi książki, dał mi dowody biblijne. Nie wiem skąd, na pewno Ducha Świętego wiedział. I dostałam tą książkę, zaczęłam ją czytać i cała prawda po prostu dostałam objawienie przez tą książkę. Okej. I wyrzuciłam wszystkie rzeczy związane z Maryją, które miałam tam, te obrazy, te wisiorki. Wszystkiego się z domu pozbyłam. Gdzie je wyrzuciłaś? Do śmieci? Do śmieci. Mocne. I poczułam się wolna wtedy. Wow. Jeden tylko Bóg został. Jezus Chrystus. Amen. Amen.
Kochani przyjaciele, Jezus Chrystus to jedyna droga, jedyny pośrednik do Boga żywego. Jezus Chrystus jest jedyną postacią godną naszego kultu. Nikt inny. Możesz natomiast być związany kultem maryjnym, ale to nie znaczy, że to jest ta właściwa droga. Jest to droga, która nie prowadzi do zwycięstwa, ona nie prowadzi do Bożej ochrony, ona nie prowadzi do zbawienia. Właściwie to ona do niczego nie prowadzi. Nie ma żadnych dowodów biblijnych na to, że Maryja jest jakąkolwiek wstawienniczką, czy ma jakąkolwiek rolę pomocną dla człowieka. Dlatego jeżeli nas oglądasz, jeżeli jesteś związany kultem maryjnym, to skontaktuj się z nami, możemy Ci pomóc, możemy Cię uwolnić, możemy się modlić za Ciebie, ale chcę, żebyś pamiętał, że Jezus Chrystus to jest jedyna droga do zbawienia, jedyna droga do wolności, jedyna droga do Bożego błogosławieństwa. Potwierdzasz to? Potwierdzam. Jeszcze nie wiem, czy mówiłam, że brat mi właśnie jak te, znać mi jedno słowo w Biblii, że Maryja jest, że trzeba się modlić do Maryi, tak, w Biblii. Mówiłam o tym? Możesz powiedzieć. No i to było tak, że jak pojechaliśmy do tego brata właśnie, to on mówi, znać mi jeden fragment, żeby się modlić do tej Maryi. Mhm. I ja tego fragmentu nie znalazłam. I też się nad tym zastanawiałam. Długo właśnie. I jeszcze to do mnie nie docierało. Nawet wtedy, jak on mi powiedział o tym fragmencie, tam jest zdrowaś Maryjo, a tam te słowa, które tam wykorzystują to jako do modlitwy w kościele katolickim, tak naprawdę, to tak jakby anioł mówił to o tej Maryi, tak? Że ta Maryja po prostu przywitał się z nią. Tak. Bądź pozdrowiona, tak? Tak. Bądź pozdrowiona. I to zamienili po prostu jako modlitwę w kościele katolickim. Tak. To świadomie mówię, coś jest nie. Się nad tym zastanawiałam. Tak, to jest tylko pozdrowienie, kiedy anioł przyszedł porozmawiać. Mhm. Dać Maryi informację na temat tego, że będzie w ciąży. No, także. A Ty, jak się modliłaś do Maryi, to w jaki sposób się modliłaś? Po prostu mówiłaś cały czas te formułki? Tak, Maryjo? Tak jak Kościół katolicki nas nauczył. To te formułki całe różne, katolickie są były, to tak. Po prostu je powtarzałaś? Powtarzałam. I czułaś jakąś tam pomoc od Maryi? Żadnej pomocy, wręcz jeszcze gorzej było. Okej. Okay. Nawet jak nasza mama nam zawsze wpajała od dziecka, obrazy wisiały nad łóżkiem, żeby klękać przed obrazem, składać ręce i mówić modlitwy. Mm-hmm. Non stop te same. I żadnej pomocy nie było. Okay. Nawet wręcz jeszcze większe awantury w domu były, bo ojciec pił, mama chorowała i... I tak to się kręciło i nie było pomocy. I kiedy realnie wyszłaś z tej warowni maryjnej, to czy możesz powiedzieć, że była w ogóle zmiana w Twoim życiu? Była. Była już, bo już koncentrowałam się tylko na Chrystusie, tak? I już zmiana później była tego myślenia, ten pokój się większy odczuwało. Okej. Okay. Bardziej na tej prawdzie się budowałam. Chciałam znać prawdę, tak? Każde kłamstwo musi zostać obalone. Co byś powiedziała, takie ostatnie słowa do ludzi, którzy może nas oglądają i może modlą się do Maryi? Nie warto się modlić do Maryi. Jest jeden Bóg, ten Jezus Chrystus, który umarł za nas na krzyżu,
który zmartwychwstał. I tylko Jezus Chrystus zmartwychwstał jako w ciele i poszedł do nieba. I On przyjdzie po raz kolejny. To są czasy ostateczne. I przyjdzie tylko i wyłącznie teraz na sąd, tak? Ale jeszcze mamy łaskę. Ten czas jest wydłużany, żeby się nawracać do Niego, żeby pokutować ze swoich grzechów, swojej patologii, odwracać się od tego. I jest drogą światła i miłości. Amen. Amen. Kochani, jeżeli jeszcze nigdy nie pojednałeś się z Bogiem, to Ewangelia jest bardzo prosta. Ewangelia mówi, kto uwierzy w sercu swoim, że Jezus Chrystus wstał z martwych i kto ustanowi Go swoim Panem i Zbawicielem, ten będzie zbawiony. Jeżeli ustanowisz Jezusa jako swojego Pana, swojego Króla, jeżeli szczerze uwierzysz, że to jest żywy Bóg, że Jezus Chrystus to jest jedyna pomoc, jedyny Zbawiciel, jedyna droga do Boga, jeżeli to zrobisz i zrobisz to szczerze, to przyjdzie do Ciebie żywy Bóg w postaci Ducha Świętego, zamieszka w Tobie i będziesz zbawiony i będziesz miał pokój z Bogiem na zawsze. Amen. Amen.